Wczesną jesienią do użytku została oddana wyremontowana ulica Podhalańska. Nowa inwestycja cieszy przede wszystkim mieszkańców, którzy narzekali na zły stan nawierzchni. Radość z udrodnienia szybko zmąciło jednak rozczarowanie. Nowy układ miejsc parkingowych, który mocno komplikuje funkcjonowanie kierowcom. Po remoncie okazało się, że nasze pasy do parkowania zostały namalowane pod kątem prostym, zamiast ukośnie. Utrudnia nam to znacznie parkowanie. Jest to wąska ulica i jedyna możliwość zaparkowania jest z przeciwległego pasa. W momencie, kiedy jest cicho, pusto, nie ma żadnego problemu. Natomiast w momentach, kiedy jest to godzina 15, 14, 16, jest duży problem, dlatego że my wyjeżdżając stąd blokujemy dokładnie dwa pasy. Nie da się wyjechać, żeby tego nie zrobić. Tak, obojętnie, że to jest samochód bardzo duży czy bardzo mały, nie ma takiej po prostu możliwości. Poprzedni układ drogowy bardzo odpowiadał mieszkańcom, którzy nie mieli problemów ani z parkowaniem, ani z wyjazdem z miejsca parkingowego. Teraz ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Mniej wprawni kierowcy nawet na trzy razy muszą tutaj próbować wyjeżdżać, jeszcze żeby nie uszkodzić samochodów parkujących po przeciwnej stronie, tutaj na wysokości przedszkola. Wspomniane przedszkole to kolejny element, który jest zmartwieniem mieszkańców. Uważają oni, że utrudnienia z parkowaniem mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci. Wyjeżdżając z miejsca parkingowego niewiele widać, a sytuacja będzie jeszcze trudniejsza w nadchodzącym sezonie zimowym. Przez całą zimę musi być idealne utrzymanie wszystkich miejsc parkingowych, jak również ulicy. Dlatego, żeby zapewnić tak cofanie do tyłu, żeby nie było uślizgu i nieuszkodzenia samochodów, a niestety otworzono to w ubiegłym tygodniu, było otwarcie tej ulicy. Już zdarzył się jedna stłuczka się zdarzyła właśnie w związku z wyjeżdżaniem samochodu z miejsca parkingowego, właśnie tego prostopadłego. Mieszkańcy ulicy Podhalańskiej mają pretensje do magistratu, że decyzja została podjęta bez ich zgody i proszą o zmianę oznakowania dróg. Na to zgody nie wyraża magistrat, który uważa, że parkowanie na tej ulicy jest optymalne, a zmiana układu ma wiele zalet. Między innymi zwiększenie ilości miejsc parkingowych czy udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. Każdy kierowca ocenia sytuację w ruchu drogowym swoją miarą tak naprawdę i tak naprawdę trudno nam w tej chwili mówić o tym, jakie są opinie poszczególnych kierowców, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy wiedzy na temat tego, by ktoś zwracał się do nas z jakimiś wnioskami dotyczącymi zmian organizacji ruchu. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, te rozwiązania są optymalne dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Pełny reportaż o problemach mieszkańców ulicy Podhalańskiej wyemitowany zostanie w nowym odcinku programu Tylko Ważne Sprawy w środę o godzinie 19:30 i 23:30.